Witajcie, maszki z tej strony Trajol, w kolejnym odcinku z Hazard 4 na aplikacji Kid Redux jako Kreta. Ostatnim odcinku niby skorowaliśmy, ale się nie skorowało, dlatego zrobiłem to sam. Dosyć dostaliśmy dosyć tego dużo manpower, dlatego też postanowiłem, że jednak go zdejmę. Włączę znowu produkcję. No i dostaliśmy sporo fabryk, więc zmotoryzowane powoli tutaj włożyłem, żeby się produkowały. Z samolotami też zacząłem nieco więcej robić. Jak sami widzicie, tutaj udaje nam się nieco pokonać. W ogóle jest taki problem, że muzyka mi nie działa. Albo była włączona przez większość czasu. Okej. Więc tak, wysłałem tutaj samoloty, żeby się biły. Większość tych samolotów to są stare samoloty, ale my też mamy stare samoloty, dlatego warto jednak je ulepszyć. Więc się nie zaczynają ulepszać, a my w międzyczasie tutaj przejmujemy. No niestety, ale nasze jednostki widać, że zostawiły część dywizji za sobą, przez co teraz mamy problem z tym. No ale jeżeli szybko wejdziemy do portu, to nie powinniśmy mieć z tym problemu. Zasantowali się w ogóle jeszcze na tutaj, na Irlandię, dlatego też później jak tutaj zdobędziemy to to szybko tutaj po prostu to weźmiemy i odbijemy, bo nie chcę, żeby zdobyli jakikolwiek port. Jak na razie okrążają porty, ale żadnego nie posiadają i właśnie z jednego wyszli. Dobra, więc niech tutaj na razie jakiś rozkaz będzie. Niech się tutaj tym zajmą. I pytanie jest, czy oni już płyną na ten rozkaz? Nie. Więc niech część popłynie. A tutaj w Szkocji, no, część dywizji jest. Musimy przejąć ten port, ten jeden. I tak naprawdę reszta tego będzie już przyjęta. No niestety przyjęli port. Ale nasze dywizje już tutaj dotarły, więc szybko je weźmiemy i macie atakować szybko port. Na szczęście to tylko Duńczycy, ale nie powinno być problemu. Tak, tutaj jest taki problem, że kompletnie, ale się nam desantują. To jest najgorszy teren na świecie, jak mówiłem. Dlatego, żeby go jakoś tutaj przejąć, to naprawdę, że tak powiem, nie denerwuje. Oczywiście te dywizje jakimś magicznym cudem nie mają problemu z tym, ale jak zwykle to jest magiczny cud, który nie wiem jak oni to w ogóle robią czasami. Szybko tutaj buduję port, żebyśmy tutaj mieli. Tak, urgole mam. Ja pamiętam, mam urgole. Ale akurat to są na państwa, które aktualnie nie chciałbym walczyć. A ja sobie tutaj porobię już może modern. I widzę, że sobie pozbywamy się tych. Ale jak sami widzicie, od czasu do czasu będzie o coś takiego. I trzeba się wtedy po prostu przyjechać i załatwić. Jak tutaj mamy już to zrobione, to dam jednego generała, który będzie dla pewności tutaj wszystko patrolował. Więc tak, na razie jedną dywizję wezmę, jedną. I tak, ci Marines i zostawiam. Oni się przydadzą. Tylko jest taki problem, że oni się przydadzą w momencie innej wojny, że tak powiem. Ogólnie tutaj oni jeszcze pracują. Bo mi się wydaje, że możemy się zdesantować w jakiś sposób, żeby może odciąć tutaj część dywizji. Ale nie jestem pewien, czy się nam to uda. Więc tak, na razie biorę tego. Ten to potrzebuje nowego marszałka. I on ma za zadanie pilnować wszystkich portów Wielkiej Brytanii i Irlandii.
7 dywizji. Okej, okay. Mamy jakiś... Mamy tutaj jednego. I tego damy. A ten... Tutaj stworzymy rozkaz. Do którego po pierwsze on popłynie. A po drugie on. Ogólnie rzecz biorąc, to tą armię, która kompletnie nic nie robiła w życiu, dosłownie, musimy też jakoś wykorzystać. Ona tutaj stoi, miała jakiś rozkaz? Nie, nie miała. Bo tutaj często się desantują i wysyłam, ale okazuje się, że niepotrzebnie. Więc tak, tutaj mamy jakiś niepotrzebny. Okej, Szkocja. Nie widzę. Dobra, więc tak, jeżeli tutaj mamy tych... to oni są? Tak. Więc tak, oni... Dam im rozkaz ten. I spróbujemy się teraz desantować. Mamy przeciwko Rosjanom. Ich wysyłam z powrotem, bo tak naprawdę sobie poradzą. O nie. Prawie zostało. Nie wiem ile dni. Będę z jakiś jeden dzień. Ja tutaj nie będę się bawić nawet w to. Okej. I teraz wyłączymy to i dostaniemy jeszcze jeden slot. Jakby to było nam mega potrzebne teraz. I tak, z produkcją tych. Mamy 4000, to znaczy, że możemy dodać kolejne zmechanizowane. Bo tak z jakieś 3000 właśnie jest na całej armii naszej. Więc tutaj na razie niech stoi. Przeciwko Niemcom robimy. Northern Arabia teraz. Gdzieś tutaj. Nie, to wkurzę, ja tutaj nie chcę nawet ich tutaj za bardzo patrzeć. No bo Rosjanie to są kompletnie, oni dosłownie nic nie robią. Tylko tutaj wchodzą i przejmują. Tutaj jak sami widzicie, Francuzi coś tam robią. Wiecie co? Ta armia. Wy i tak nic nie robicie. Na razie stójcie tutaj na granicy. I chyba nasz się nie udał. Kompletnie. Znowu. Ale kiedyś się uda. Dobra, Strike Force. Tutaj w ogóle coś ruszyło. Akurat poszliśmy sobie. Co się tutaj zdesantowali? Zdesantowali się koło portu. Ciekawe dlaczego koło, a nie na porcie. Dobra. W takim razie ruszamy. I odbijamy już na zawsze. A tutaj część dywizji? Nie. Myślałem, że część dywizji poszła tak. Ale niech tutaj... Myśleni, bo tutaj chyba Belgia się zdesantowała. Dobra. Ale powoli ruszamy. Jak wygląda nasz atak? O, nawet atak mamy dobry. Okej, okay, więc powoli powinniśmy tutaj się już rozbijać. Ale w międzyczasie trzeba teraz będzie dosłownie wszystko tutaj wyszukiwać, bo tyle mamy slotów. Okej, okay, w takim razie jeżeli mamy jeszcze tutaj możliwość, no to zróbmy to. No tutaj powoli Rosjanie się rozbudowują, że tak powiem. Ale jeżeli... nie musimy, no to nie będziemy tutaj robić.
My się wszyscy desantują, bo jeżeli chodzi o wodę, no to ja tylko tutaj właśnie pilnuję Morza Śródziemnego jako kreta. Nie chcę ich atakować tych, bo to byłoby po prostu kula u nogi. Ci mają jakieś dywizje? Mają 5 dywizji. Część została okrążona. Wiesz, się, ruskie dosłownie wszędzie się desantują. My powoli idziemy do przodu. I wraz z właśnie naszym dlaczego? Co to było za zbugowanie? Totalnie. Okej, więc tak, razem z tym, jak idziemy do przodu, to część dywizji będę oddawać im, żeby się tutaj po prostu pilnowali portów. A Francja chyba wreszcie upada. Więc dla mnie to jest znakomite, tylko że my teraz mamy problem u siebie w kraju, więc... Więc to jest ten problem. No jak zwykle potrzebujemy żelaza. Wygląda, mamy kolejną możliwość dania zmechanizowanych, więc wysyłamy. Wiecie, bo im bardziej będziemy mieć zmechanizowaną armię, tym lepiej. Okej, więc tak. Dalej, teraz 10 dywizji jest potrzebnych. Okej. No i powoli przejmujemy. Widać, że część dywizji została odesłana. No nie powiem, cieszę się z tego, że zostali odesłani. No i jedyne co, to trzeba teraz jakoś to porobić, żeby jednak się nam udało. Okej. Dostaniemy jakiś chyba nowy... Tak, Command Economy dostaniemy, coś nowego. Nie wiem, co to jest. Ale wydaje się śmieszne. Czy coś tutaj możemy robić? Auto design? Nie działa. Nie wiem, okej. Źle popatrzyłem. Chciałem powiedzieć, nie wiem dlaczego do tego, do tej floty idzie, ale to po prostu złe. Patrzyłem. Okej, więc tak, powoli przejmujemy. Wow. Ten odcinek się stał odcinkiem cudów. Ogólnie to jest największy cud. I udało nam się... No, wypchnąć Niemców, co wcześniej, jak sami widzieliście, było trudne do nawet uświadomienia sobie, że coś takiego jest możliwe. Ale musimy tutaj, jak mówiłem, trzeba wszystkie te porty teraz zabezpieczyć. Ile to będzie? 18. Jeszcze 3. Okej. No dużo poszło takich super dywizji, więc... A tutaj widzę, że sobie radzą z tymi. Więc, no nie powiem, trochę słabo. Wszyscy stąpowali tu. Nice. Północne Indie. O, maści los. Nasi hinduscy przyjaciele dają. Okej, o, mamy dywizje pancerne, bardzo chętnie. I to, co bym jeszcze porobił, to bym zmienił na zmechanizowane. Więcej zmechanizowanych. Bo i tak mamy produkcji zmechanizowanych ogromną. Więc nie powiem,
Jestem z niej nieco dumny. Tutaj nieco karabinów poróbmy, bo widzę, że brakuje nam. No i czołgów można porobić. Możemy tutaj dać... Nie, mam już zmotoryzowany. Ile mamy? 900, dobra, no to jeszcze nie. Tak, tak, wspieramy Jemen, tak, tak. Coś tutaj się dzieje? Nie widzę. Wow, przybył do nas Edward. Jej, nasz ukochany król. Tak, nasz ukochany król, bo my kraj dosłownie. Kraj mu dosłownie tutaj wszystko zrobiliśmy. Okej, okay, widzę, że on ma trait na marszałka. Więc tak, tutaj mamy, że tak powiem, dylemat, bo co mamy teraz zrobić z tymi dywizjami? Możemy tak dosłownie je wysłać tutaj. Ci zostają tam. Ci jak zwykle mają tutaj. Tutaj jakaś flota jest. Teraz zauważyłem. My walczymy z statkami z pierwszej wojny światowej. Okej. Okay. Nice, nie powiem. A w ogóle jak tam z nowym czołgiem? No już 17 dni. O nie, ktoś tutaj nam w bazie ktoś tutaj jest, że strasznie dużo szpiegów jest. Przejęli nam port, czy... Nie. No i Brytyjczycy wrócili na Wyspy Brytyjskie. Aż dziwne to powiedzieć, ale to prawda. Okej. I w sumie możemy włączyć puszowanie. Jak wygląda tutaj z samolotami? Do naszych samolotów nie ma, no ale nie powiem, czy coś to zmieni. No, samolot wroga jest ogromny, ale się zmieniło trochę. Dobra, więc powoli będziemy puszować tutaj. Po prostu niech będzie włączony ten rozkaz. I tak mamy dużo manpowera. Ostatnio, jak to powiedziałem, to skończyło się na tym, że straciliśmy większość. A my tutaj robimy sobie... Powinniśmy zacząć sobie robić lepsze czołgi. Że tak powiem, współczesne. Więc... i mamy tutaj rozkaz wlecił. Dobra, niech się tworzą współczesne czołgi. Ale może się robić. A my tutaj puszujemy. Spróbujemy cokolwiek tutaj osiągnąć. Nie powiem, wreszcie się odwrócił los. Tak. W tym momencie, kiedy to zostało zrobione. Ogólnie Brazylia wam się desantowała. O nie, to jest ten dziwny gość. Dobra, ale póki co my tutaj mamy bardzo fajne bonusiki. I budujemy znowu kolejne fabryki militarne. W ogóle zauważyłem, że jesteśmy chyba najbardziej bezpiecznym miejscem na świecie. Dosłownie nikt nas nie atakuje. Nikt się do nas nie zdesantował. Dopiero gdy Arabię przyjęliśmy, to dopiero wtedy. Dobra, pomóżcie tutaj wypchnąć tych. No i teraz jak Grecy dosłownie pilnują wysp brytyjskich, to wszystko jest bezpiecznie. A my już wchodzimy dosłownie powoli na część kontynentalną. Niemcy zgadują, że mają bardzo słabą obronę. Bo to Niemcy. I może być problem dla nich. Jak na razie ja się zbytnio nie przejmuję tutaj, jak się desantują, bo
W sumie to nie ma sensu, a zgaduję, że ci tutaj nawet nie budują marynarki, więc... więc nie ma jakiegoś większego problemu. Tutaj oczywiście będą musieli przez fort przechodzić, a my mamy problem z wejściem, dlatego że jest tam zbyt dużo dywizji i cofające się dywizje nam nie pozwalają. Okej, czas wziąć wszystkie te znakomite przedmioty, które tutaj są. Nice. Dobra, w takim razie jak sami widzicie, dosłownie wreszcie się Reichspakt poddaje. Więc tak, wysyłam was tu. Was tu wysyłam. I waszym zadaniem będzie zaatakowanie Niemców. Mwahahaha. Dobra, ale najpierw zobaczmy sobie tutaj. Jak to wygląda z produkcją tych? Jest 4000, to znaczy, że możemy zrobić kolejną partię zmechanizowanych. Wow. Ja daję nam taki jeden zmechanizowany. Nawet sporo ataku. Dobra. Więc powoli nasze dywizje idą. Francja zostaje powoli odbita. My jedyny problem mamy z tym. Tutaj wszystkie te dywizje to są maltańskie. Nie powiem szczerze, słabo wybrali. W ogóle jak wyglądają nasze claimy? No, w sumie tak normalnie wyglądają. Więc tak, możemy Agrand Society, albo to Consumer Goods Factories. Factory. Dosłownie to jest o wiele lepsze. Nie wiem, po co Industrial ktoś by zrobił. Dosłownie to powoduje, że jeszcze więcej fabryk mam u siebie. Zobaczcie, mamy 5 na Consumer Goods. Tutaj już nam tak kompletnie idzie. Tak, to jest kolejna fala militarek, które zrobiłem. Więc nie powiem. Dosyć głupie to jest zrobione. Ale my tutaj jesteśmy. Jak to wygląda? No powoli atakujemy, tylko że jest taki problem, że raczej przez tą linię nie przejdziemy, więc warto będzie pójść dookoła. Znaczy się jako jeden rozkaz, bo widzę, że nie przejdzie i trzeba będzie zaatakować od tutaj. Więc niech się tutaj dostaną. Ostatnio, że tak powiem, dołączyliśmy tam do innej waluty, ale teraz jest inna waluta, więc bardzo chętnie. Tam jeszcze jakieś wojny są. Na razie to nas nie obchodzi. No, powoli tworzą się nasze czołgi. Oczywiście potrzebujemy o wiele więcej ich. Więc produkcja będzie musiała w pewnym momencie po prostu wybuchnąć, tak jak zmechanizowanych. A tutaj jakiś rozkaz leciał dalej. Dobra, więc tak, szybko tutaj się postawcie. Część dywizji widzę, że ma problemy z tym. O, się nam medale zmieniły. Red Star. No. No przynajmniej ładniej wyglądają niż te polskie. Okej. O, to fajnie jest, bo dosłownie im zrympało całe wszystkie fronty. To mi się najbardziej podoba. Kiedy to się dzieje, po prostu rypa wszystkim fronty i... i nie powiem... później są takie głupie rzeczy, że można z łatwością ich po prostu pokonywać. Tutaj widzę, że jakoś idzie. Pokonaliśmy jedną prowincję, ale później nie szło. Tutaj się zdesantowali z powrotem. Ale my już tamto zostawiamy i idziemy dalej. Okej.
Ile mamy? Zero fabryk! Wow, kto by się spodziewał, kiedy mamy dosłownie minus 15%. Tak, socjalistyczna Grecja! Nice. I tak, z tego co widzę, jest dużo dywizji, które dosłownie mają problem z czymkolwiek zrobieniem. No, ich tam nasze samoloty są. Część naszych samolotów nie może latać, bo lotniska zostały zniszczone. No w sumie, jeżeli my zadajemy jedyne obrażenia... Jest tutaj sporo samolotów, ale... Okej. Więc nas zaatakowali, to my zaatakujemy z powrotem. Strike back! Okej, wspomagamy Jemen. Czy to jest? Nie, nie ma. Dobra, i tak naprawdę Paryż im został jako jedno z głównych miast, ale my się przebijamy przez Benelux. Teraz to byłby najlepszy moment, żeby się zrobić desant stąd. Na przykład na Hamburg. No i spróbować coś zrobić, bo dosłownie już jesteśmy na granicy z Niemcami. Więc nie powiem, dobrze nam idzie. W ogóle, czy jesteśmy w... Jesteśmy już! 14% zrobiliśmy. Wow, ja bym się zdziwił, gdyby nic nie było. Ogólnie tutaj jest kolejna linia obrony. Więc trochę mech. No ale sobie jakoś poradzimy. Za chwilę będę kończył odcinek. Bo i tak już jest długi. Udało nam się dużo zrobić z powrotem. Tutaj niestety, ale... Że tak powiem... Nasi wrogowie... wrogowie się tutaj nam pałętają, więc trzeba tutaj nieco pomóc. No nie chcę tutaj na razie wylatywać, to jest nawet dobra linia ochrony. Czy tutaj coś... Tak naprawdę bym zabrał swoje te dywizje. I bym ich tutaj wysłał. Nie mają port, ale tak powiem, to mnie zbytnio nie interesuje. No niestety jesteśmy na linii ochrony, więc w sumie powinienem powiedzieć obrony, ale to bardziej ma takie znaczenie. Ogólnie nasza flota... Nasza flota jest dosyć potężna, byśmy mogli ją spróbować użyć. Nie mam oczywiście żadnych samolotów, ale zawsze można ją gdzieś wysłać. I żeby wspomogła nasz desant, tutaj w ogóle się zdesantowali, ale po portu. Więc w następnym odcinku spróbujemy się zdesantować, jeżeli się to nam uda, to zobaczymy oczywiście tutaj jakieś zatopiliśmy statki. Dobra, więc był z wami Trehol. No to cześć!